Cześć, tu Ernest! Dzisiaj do gry wleciała prawdopodobnie ostatnia duża aktualizacja w tym sezonie. U mnie na PC ważyła nieco ponad 1 GB. Na konsolach waży podobno 2 razy tyle. Wprowadziła ona wiele nowych skinów, które musicie zobaczyć, bo są super, nowe wyzwania, tryby okresowe oraz oczywiście zmiany w samej rozgrywce, ale po kolei. Zacznijmy od zmian na polu walki. Do trybów bez rywalizacji powrócił panel skokowy. Działa tak samo jak kiedyś, czyli wyrzuca nas w powietrze. Wydaje mi się, że wypada on o wiele rzadziej niż kiedyś. Przeszukałem wiele skrzynek w kilku trybach, lamy też. Launchpad wypadł mi dopiero z rzutu zaopatrzenia na naparzance. Niestety nie występuje on na arenie czy turniejach. Do tego w trybach turniejowych wyłączono możliwość przeróbki karabinów szturmowych na ich ciężki wariant. To oznacza, że na arenie tego kałacha nie można zdobyć. Jeśli chodzi o nowy system fizyki, to twórcy gry już go zaimplementowali. Z tego co sprawdzałem, to niestety nie został on wykorzystany w ciekawy sposób. Celem twórców gry jest to, aby na razie Fortnite działało jak Fortnite. Nowy system fizyki może potencjalnie zwiększyć ilość FPS-ów w grze i przydać się twórcom gry w wydarzeniu fabularnym. Niszczenie struktur na razie jest takie same. Zaszła jednak jedna ważna zmiana. Ten nowy silnik fizyki odpowiada teraz za fizykę włosów, peleryn i tak dalej. Kiedy działa, to działa bardzo dobrze. Daje ładny efekt płynnego ruchu ruchomych części skinów. Niestety to zrujnowało niektóre skiny. Na niektórych skinach coś dziwnie drga, a niektóre są sztywniejsze niż kiedyś. Na przykład Człowiek Sukcesu Drift. Są skiny, które kompletnie pokićkało. Spójrzcie na to. Albo na to. Albo na te malutkie skrzydełka. W przypadku peleryn w przyszłości może być bardzo dobrze. Zobaczcie, peleryny są teraz bardziej skomplikowane i jeśli twórcy gry to doszlifują, to będą działały bardzo realistycznie. Na razie, no jak widać, długa droga przed nami. Peleryny dziwnie współpracują z ciałem naszej postaci. Co ciekawe, ten nowy silnik fizyczny prawdopodobnie jest powodem nowego błędu. Jeśli odpowiednio postawicie ścianę, tak aby was nie wyrzuciła po zbudowaniu, to po chwili zamieni się ona w ścianę widmo. Dalej będzie stała i nas chroniła, ale będzie można przez nią przenikać. A w temacie wycieków to wiemy, że domek na środku wyspy ma w sumie 5 etapów zmian. Nazwa kodowa tych zmian ma dopisek Gold, czyli złoto. Na ten moment wiemy, że ten obiekt oraz złote edycje różnych rzeczy typu telewizor czy krzesło są powiązane z tymi zmianami. Wygląda na to, że wraz z biegiem czasu przedmioty w tym domku będą zmieniały się w złoto. Midas, czy to ty? Do tego zaktualizowano wyzwanie trybu Znajdź i Zniszcz. Zagranie w tym trybie okresowym do odblokowania będą przeróżne malowanie na bronie, graffiti, deski, ekrany wczytywania i bardzo ładne podwójne zbraki. Te wyzwania i tryb wejdą może jeszcze dzisiaj o 16:00. Do plików gry dodano jeszcze taki oto podejrzany dźwięk. Co ciekawe, pod spektrogramem ten dźwięk ujawnia nam obrazek kota i rybki. A w temacie skinów to ten oto skin otrzymał walentynkowy styl za darmo. I tak jak się tego wszyscy spodziewaliśmy, dodano Harley Quinn z 2 stylami oraz 2 zbierakami. Wygląda niesamowicie. W sklepie powinna się pojawić za fałdolce, w pakiecie, który będzie zawierał wszystkie te przedmioty. Nie znamy jeszcze dokładnej ceny. Jej drugi styl będzie do odblokowania za kilka prostych wyzwań po zakupie skina. Nie ukrywam, że przez kilka lub kilkanaście dni chyba nie będę grał żadnym innym skinem. Do sklepu Harley Quinn powinna wejść w ten piątek. Koniecznie dajcie znać, czy ją kupicie. Przypuszczam, że cały jej zestaw będzie kosztować nie więcej niż 1800 fałdolców. Poza tym dodano mnóstwo walentynkowych skinów i emotek. Moim zdaniem są bardzo fajne. To tyle z mojej strony. Zapraszam do oglądania nowych skinów i emotek. I to tyle. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w busie bojowym.